Dzień dobry, ja nazywam się Mikołaj Krzeszowiec i zostałem poproszony o nagranie krótkiego filmiku dotyczącego mojej ostatniej obecności w Teatrze Szaniawskiego, co tam właściwie robię i kim jestem. A jestem tam aktorem gościnnym. Zostałem zaproszony do pracy nad spektaklem pod tytułem Częci w reżyserii Sebastiana Majewskiego. Spektaklu realizowanego na podstawie twórczości Perskiego Szeleja i Juliusza Słowackiego. W spektaklu przygotowuję rolę psa, Harta rodziny Częci. Harta pieska z rodowodem, Harta włoskiego. Premiera miała się odbyć 27 marca. Z wiadomych przyczyn została przełożona na czas nieokreślony. Co do mojej obecności w teatrze, zaraz potem miałem wejść do kolejnego spektaklu, którego nie wiadomo, czy odbędzie się premiera. Wiele rzeczy teraz nie wiadomo, ale mam nadzieję, że w teatrze spotkamy się jak najszybciej wszyscy razem i że będzie to jeszcze w tym sezonie, bo spektakl wiem, że na pewno się odbędzie. Jak nie w tym sezonie, to w następnym, a najlepiej i w tym, i w następnym. I cóż, no, do zobaczenia w teatrze. Dzień dobry, drodzy widzowie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Nazywam się Antoni Rychłowski i jestem studentem Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Jestem na początku swojej zawodowej ścieżki, bo dopiero kończę szkołę. Przede mną jeszcze magisterka oczywiście. Ale miałem możliwość debiutowania w Wałbrzychu. Do premiery nie doszło, bo jest czas pandemii, czas koronawirus, który niestety nas wszystkich gdzieś tam uziemił w naszych domach. Ja czekam cały czas z utęsknieniem i cierpliwie na powrót do prób. Spektakl w reżyserii Seby Majewskiego, waszego dyrektora artystycznego teatru, z którym miałem możliwość pracowania przy dyplomie Chłopi, bardzo kontrowersyjnym dyplomie, zresztą słyszeli państwo i mogli nas zobaczyć na dużej scenie. Ja teraz czekam i pracuję, bo pieniądze trzeba zarabiać, więc się przebranżowiłem. Jeżdżę skuterem, rozwożę jedzenie ludziom i teraz jedyne, co mogę zrobić, to nie występować dla państwa na scenie, ale właśnie rozwozić jedzonko. Także zakładam mój kask, wsiadam na skuter i jadę do państwa